Musimy porozmawiać, panie Duda. To słowa redaktora naczelnego niemieckiej gazety Die Welt do prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Działacze opozycji antykomunistycznej w Polsce wyrazili sprzeciw wobec, tak, i tutaj cytat, obcesowego traktowania głowy polskiego państwa. Moim gościem jest Grzegorz Kucharczyk, profesor Grzegorz Kucharczyk, polski historyk, profesor nauk humanistycznych, specjalizujący się w historii myśli politycznej XIX i XX wieku oraz historii Niemiec z Polskiej Akademii Nauk. Także witam, panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, dlaczego pana zdaniem niemieckie media tak bezwzględnie i zajadle atakują prezydenta Duda, a z drugiej strony można zaobserwować jakieś takie wspieranie kandydata Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego? Cóż, można powiedzieć, że niemieckie media już wybrały z punktu widzenia interesów państwa niemieckiego. Czyli też pan to dostrzega, tak? Co rzuca się jakby widać gołym okiem? Nie, no to dysproporcja, że tak powiem, w dysponowaniu sympatią wobec tych kandydatów, którzy zostali teraz przed drugą turą, jest dość wyraźna, więc tutaj nie trzeba doszukiwać się spiskowych teorii, tylko uważnie obserwować to, co się dzieje w mediach. No to pytanie brzmi, dlaczego? No dlatego, że prezydent Andrzej Duda i jego obóz polityczny jest niewygodny dla interesów niemieckich w tej części Europy. Mhm. Czy to jest jedyny powód, pana zdaniem? Jak to jest eksponowane wobec tego? To jest zasadniczy powód. Zwróćmy uwagę, że państwo niemieckie działa profesjonalnie. Do tej pory nikt z urzędu kanclerskiego nie odezwał się, czy nie zajął stanowiska w sprawie toczącej się kampanii wyborczej w Polsce. Czyni się to za pomocą mediów, czyli właśnie takich głosów jak redaktora Die Welt, prawda, który no, w sposób zupełnie skandaliczny odzywa się do polskiego prezydenta. No wyobraźmy sobie sytuację, nie wiem, żeby w czołowym dzienniku polskim ktoś... No, wydawany w Berlinie na przykład, redaktor, jeszcze, żeby było śmieszniej. Tak, pani Merkel, musimy porozmawiać. Nawet nie pani kanclerz, tylko pani Merkel, musimy porozmawiać. No to jest rzecz zupełnie niebywała, ale to przecież nie pierwszy raz. Zwróćmy uwagę, że w 2015-16 roku, jak zaczął się problem z relokacją tak zwanych imigrantów, no to z jednej strony mieliśmy głosy Martina Schulza, prawda, wtedy przewodniczącego Parlamentu Europejskiego niemieckiego, socjaldemokraty, prasy niemieckiej krytyczne wobec właśnie i prezydenta Dudy i Prawa i Sprawiedliwości, a urząd kanclerski milczał, no ale jak pani kanclerz przyjechała do Warszawy, no to spotkała się w ambasadzie niemieckiej w Warszawie z przywódcami opozycji tak zwanej demokratycznej. No wyobraźmy sobie sytuację, że przyjeżdża polski premier do Niemiec i w ambasadzie polskiej w Berlinie spotyka się z opozycyjnymi partiami wobec aktualnie rządzących w Niemczech. No to jest rzecz zupełnie niebywała. Tutaj widzimy, można powiedzieć, takie wielkie sprawdzam, bo często słyszymy taką teorię o partnerskich relacjach polsko-niemieckich, o tym, że traktujemy się właśnie jak sojusznicy i partnerzy, no ale w praktyce wychodzi tak, jak wychodzi. Ja jeszcze chciałem zapytać koniecznie pana o to, co też mogliśmy w ostatnich dniach zaobserwować. Mieliśmy przed chwilą, można powiedzieć, zamiast przeprosin od naczelnej faktu, atak na prezydenta Dudę, którego pani redaktor naczelna pouczała, zarzucając mu pychę i nienawiść. Tego samego dnia też właśnie naczelny Die Welt również sforował wybranego w demokratycznych przecież wyborach Andrzeja Dudę, o czym pan już chwilę wcześniej wspomniał. No tak, no można powiedzieć, że i w ambasadzie polskiej w Berlinie spotyka się z opozycyjnymi partiami wobec aktualnie rządzących w Niemczech. No to jest rzecz zupełnie niebywała. Tutaj widzimy, można powiedzieć, takie wielkie sprawdzam, bo często słyszymy taką teorię o partnerskich relacjach polsko-niemieckich, o tym, że traktujemy się właśnie jak sojusznicy i partnerzy, no ale w praktyce wychodzi tak, jak wychodzi. Ja jeszcze chciałem zapytać koniecznie pana o to, co też mogliśmy w ostatnich dniach zaobserwować. Mieliśmy przed chwilą, można powiedzieć, zamiast przeprosin od naczelnej faktu, atak na prezydenta Dudę, którego pani redaktor naczelna pouczała, zarzucając mu pychę i nienawiść. Tego samego dnia też właśnie naczelny Die Welt również sforował wybranego w demokratycznych przecież wyborach Andrzeja Dudę, o czym pan już chwilę wcześniej wspomniał. No tak, no można powiedzieć, że zarzucanie przez Niemców Polakom pychy i nienawiści to jest długa historia. Ja miałem okazję niedawno w mediach też o tym mówić, czerpiąc ze swojego doświadczenia jako badacza dziejów cenzury pruskiej pod zaborami.
I tam na przykład tępiono polską prasę w Poznaniu, która na przykład relacjonowała strajk dzieci wrzesińskich z paragrafu w kodeksie karnym Rzeszy Niemieckiej, który ścigał podsycanie nienawiści między obywatelami w jednego państwa. Więc tutaj można powiedzieć, no niestety nie ma żadnych zmian. Czym jest prasa gadzinowa? Celnie to zdefiniował to pojęcie już w latach okupacji Biuletyn Informacyjny Armii Krajowej. To tutaj prośba do naszych słuchaczy. Proszę posłuchać, to jest cytat właśnie. Prasą gadzinową nazywamy czasopisma gady zdradliwe, oblekające się w skórę polskiej mowy, aby jadem swej treści zatruwać organizm polskiego narodu. Mowa drukowana tych pism jest polska, ale mózg i ręka nimi kierująca niemiecka. Ich celem robota dla Niemiec. To chyba jest określenie, które może w jakiś sposób pokazywać, z czym mamy do czynienia. No tak, zdecydowanie. Skoro, nie wiem, polski rynek książki jest zalewany co roku podręcznikami, jak wpływać na zachowanie ludzi, jak wpływać na opinię publiczną, no to jest właśnie abecadło, to znaczy przede wszystkim mieć media, kontrolować je i w odpowiednim czasie, tym ważnym, tak jak wybory prezydenckie, używać. I to dzisiaj się dzieje. No przecież to nie jest przypadek, że tak brutalne ataki dziennika Brukowca, który no w większości jest własnością kapitału niemieckiego, no, odbywają się na tej ostatniej prostej przed drugą turą wyborów. To nie, zupełnie nie, to nie trzeba być wyjątkowo naiwnym, żeby wierzyć tutaj w przypadki. No, mówią niektórzy komentatorzy wprost, że Niemcy próbują po prostu, czy nie próbują, czy po prostu chcą wybrać Polakom prezydenta. Ten cytat, o którym przed chwilą podawałem, jest z bardzo ciekawego artykułu, który znalazłem też przygotowując się do naszej rozmowy. Profesor Gruchmalski napisał na stronie niezależna.pl: niemiecka gadzinówka kontra polska racja stanu. Polecam przy okazji naszym słuchaczom. Jeszcze jeden krótki cytat, który dzisiaj w liście podpisanym między innymi przez opozycjonistów takich jak Andrzej Gwiazda czy Joanna Gwiazda, Adam Borowski, Mirosław Łądkowski, Mirosław Chojecki, można było przeczytać w odpowiedzi na pismo redaktora Die Welt. Czujemy się głęboko dotknięci i oburzeni pana listem otwartym do pana prezydenta Andrzeja Dudy. Pragniemy wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec tak obsesowego traktowania głowy państwa polskiego przez jakiegokolwiek dziennikarza, już na pewno prezentującego medium zagraniczne, które winno powstrzymać się od najmniejszego nawet ingerowania w demokratyczne i wolne wybory odbywające się w Rzeczpospolitej Polskiej. Ten list powinien chyba podpisać każdy tak naprawdę. Tak, i ja jeszcze chciałbym przypomnieć panu redaktorowi i naszym słuchaczom jedną rzecz. Dlaczego pod tym listem nie podpisali się wszyscy polscy byli ministrowie spraw zagranicznych? Oni przede wszystkim powinni się pod tym listem podpisać, bo w 2011 roku, może państwo sobie o tym teraz przypomną, tuż przed wyborami parlamentarnymi, kiedy w jednym z wywiadów Jarosław Kaczyński, no opierając się zresztą na źródłach zachodnio-niemieckich, no powiedział, że taki o niejasnych związkach Angeli Merkel ze wschodnio-niemieckimi służbami, no to wtedy posypały się grony i polscy byli ministrowie spraw zagranicznych, niemal wszyscy, chyba z wyjątkiem pani Fotygi tylko, podpisali list, który miał taki ton przepraszająco błagający do Angeli Merkel, że my się odcinamy, to nie my, to już się więcej nie powtórzy, to w ogóle nieodpowiedzialność i tak dalej. Gdzie oni teraz są? To jest symptomatyczne. To pokazuje stan umysłu niestety sporej części polskich elit. To powinien być też temat pewnie mocniejszej kampanii wyborczej i pytań też do tych wszystkich, którzy stoją za prezydentem Rafałem Trzaskowskim, kandydatem Platformy Obywatelskiej na urząd prezydenta. Panie profesorze, bardzo dziękuję za podjęcie telefonu, za tę rozmowę. Profesor Grzegorz Kucharczyk, polski historyk, profesor nauk humanistycznych, Polska Akademia Nauk. Jeszcze raz kłaniam się nisko i dziękuję za odebranie telefonu. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.